Dzień dobry Państwu w programie Sprawa dla rewolwera. Usiądźcie wygodnie, bo będzie się działo. Na początek przenosimy się do naszej korespondentki, która znajduje się w... A zresztą sami zobaczcie. Bonjour! W wyniku ogromnego zachwytu, jaki wzbudziła we władzach Paryża satyrykonowa wystawa prac Tomasza Brody, od Rubensa do Picassa, burmistrz miasta Anne Hidalgo zarządziła tymczasową zamianę oryginałów na odwzorowujące je w nietuzinkowy sposób asamblaże polskiego artysty. Tak więc już od dzisiaj, zwiedzając Louvre, Musée d'Orsay czy Sąd Pompidou, będą mogli Państwo podziwiać nasz satyrykonowy wkład w kulturę światową. Prosto spod Louvre, specjalnie dla Państwa, Madeleine prawie że mułek. Dziękujemy, Madeleine. Zajmiemy się teraz muzycznym konfliktem. Czy dojdzie do porozumienia? W ubiegłym roku mieliśmy celebrować 40-lecie różnych form przeglądów kapel rockowych w Legnicy. Niestety pandemia sprawiła, że musieliśmy odwołać nasze wydarzenie, dlatego na ten rok postanowiliśmy przygotować prawdziwą petardę. Pierwotnie miał to być reaktywacyjny, po 18 latach, koncert grupy Modern Talking. Udało nam się dotrzeć przez internet do Thomasa Andersa, któremu się bardzo spodobał ten pomysł i przygotowania koncertu już były w najlepsze, szły w najlepsze. Jednak główny organizator przeglądu postawił weto i stwierdził, że Modern Talking to jednak nie jest dobry zespół na przegląd kapel rockowych. Dlatego postanowiliśmy postawić na klasykę. I w tym roku, w czerwcu, na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na przeglądzie kapel, wystąpi grupa Metallica. Czwórka z Bay Area jest wciąż w dobrej formie, o czym świadczy chociażby ich ostatni album Hardwired to Self-Destruct. Metallica na ostatnich trasach przygotowuje też niespodziankę. W każdym kraju, w którym występuje, przygotowuje cover jakiegoś lokalnego wykonawcy. Udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, że w Legnicy Metallica wystąpi z Kroplą deszczu Gabriela Fleszara. Dziękuję. Łączyliśmy się prosto z dziedzińca Akademii Rycerskiej. Czymże byłby program informacyjny bez prognozy pogody? O tym opowie już nasza specjalistka Krystyna. Czy informacje będą pozytywne? Jest git! W dzisiejszym odcinku programu Sprawa dla rewolwera to już wszystko. Do zobaczenia.